Dzień dobry, witajcie. Dziś filmik troszkę inny, jak widać z moją twarzą na tapecie. Dlaczego? Po pierwsze, dlaczego, dlaczegożby nie? A po drugie, może wśród osób, który, które subskrybują mój kanał, znajdzie się jakaś miła, ładna, sympatyczna, wolna akwarystka z Krakowa, której się marzy wspólne wieczorne z kimś przycinanie roślin, wymiana wody. Także jeżeli istniejesz, to odezwij się w komentarzu. Nie gryzę. A teraz e, odłóżmy pierdowy na bok, a przejdźmy do meritum, czyli, czyli nawóz Masterline Soil. A szczerze mówiąc, już od dawna e, zastanawiałem się właśnie nad tym nawozem, Chociaż się zastanawiałem się nad wersją Gold, Masterline Complete Gold, ale jakoś tak się złożyło, że nie miałem okazji go wypróbować, e, a te nawozy tanie nie są. E, więc stwierdziłem, że na razie będę jechał na koldropie, ale okazało się, że wśród moich subskrybentów jest kolega z, e, o imieniu Marcin, który właśnie wczoraj udostępnił mi e, na próbę 100 ml nawozu właśnie tego Masterline Soil e, przeznaczonego do podłoży aktywnej, za co mu serdecznie dziękuję. E, Odlał mi tego tyle nawotu, że starczy mi na ponad 3 miesiące, więc będzie się można tym trochę pobawić. Um, yy, tak się składa, że ostatnio okazało się, że to podłoże master w swoim po miesiącu jeszcze troszkę wybija azot, a, ponieważ wyskoczyło u mnie delikatne pylenie na szybach i roślinach. No i po zrobieniu testów na NO3 okazało się, że yy, podskoczyło mi ponad 10 ppm. NO2 0 NH40 więc jeszcze prawdopodobnie to podłoże wywala troszkę azot więc stwierdziłem, że zmniejszy ilość oczywiście zrobiłem najpierw podmianę wody, żeby ten azot obniżyć, ale też stwierdziłem, że zmniejsze podawanie azotu z 1 do pół, pół ppm dziennie i tak sobie przypomniałem, że chyba istnieje taki nawóz właśnie Masterline, który właśnie ma taką niską dawkę azotu i okazało się, że to prawda. Może przejdźmy do samego nawozu. Ja pokrótce przeczytam krótki opis. A więc, Alin One Soil to formuła nawozowa przeznaczona wyłącznie do zbiorników wykorzystujących aktywne podłoże. Powinno się go stosować wyłącznie w akwariach wzbogaconych w dodatek CO2, tylko i wyłącznie w dawkach dziennych. Alin One Soil zapewnia wolniejszy, ale zdrowszy wzrost oraz lepszą pigmentację roślin, zmuszając roślinę do czerpania składników odżywczych prosto z podłoża. No i tutaj dalej mamy zawartość w procentach, ale ja może przejdę jak to wygląda w dawkach dziennych. A więc dawkowanie 1, na 1 ml na 30 litrów dziennie dodaję 40 ppm A NO3, y, 1 dziesiątą ppm A fosforu, pół y, ppm A potasu, 400 ppm magnezu i 300 f y, żelaza, a także odpowiednie dawki y, pozostałych pierwiastków mikro. Trochę się martwię, czy, te, y, czy ta dawka azotu tak niska w dłuższej perspektywie czasu wystarczy, ale jakby, co oczywiście mam nawóz kwadropa y, azotu i to dwa rodzaje, bo mam diura i, diurana i engreen to zawsze będzie można uzupełnić. No i zobaczymy jakie będą efekty. Ehm, szczerze mówiąc, e, widząc dużo, bardzo dużo ładnych akwariów na tym nawozie, e, mam nadzieję, że u mnie też to wypali. A jak będzie, będzie to zobaczymy. Um, pokażę Wam jak akwarium wygląda teraz, czyli jakieś 6 tygodni po zalaniu, o ile dobrze pamiętam. E, jeżeli chodzi o problemy, to nie, ma, nie widzę tutaj jakichś większych problemów. Um, oprócz tego pylenia, które mi wyskoczyło, ale już, ale już e, przestało mi pylić. E, rośliny rosną bardzo dobrze, część to już musiałem dwa razy przycinać. mam tu na myśli e, Rotale Green, Rotale Hra. Ludwiki SP Mini Red, a także limnofilię Sfera Ocea, czy coś takiego, ale to Wam zaraz pokażę. Wszystko na zbliżeniach. No, więc tak się akwarium prezentuje na dzień dzisiejszy. Akwarium jest po przycince, która była tydzień temu. Tak jak mówiłem, Rotale, tam limnofilię i tak dalej. Ale popatrzcie, jak wygląda tutaj Alternatera reineckii Mini. Powiem Wam, jeszcze nigdy nie miałem tej rośliny z tak dużymi liśćmi. Po prostu są ogromne. Um, jak widzicie, nie są zapylone, może tam jeden listek, troszkę zielonkawy, ale reszta, góra, jak widzicie, rośnie bardzo dobrze. Bardzo dobrze też rośnie Alternatera Rosa Wering. też jak widzicie, zero pyłu, zero jakichkolwiek kropek na roślinach. Um, Przycięty był też niedawno trawniczek yy, z małego heńka. Fajnie się powoli rozrasta. Yy, miałem troszkę obawy o ten trawnik, yy, ponieważ jak robiłem restart to korzenie, dużo korzeni było zgnitych i tak nie byłem pewien czy odbije, ale jak widzicie rośnie, rośnie dobrze. Dalej mamy toninę Grande i z toniną lago Grande było tak, że jak ktoś oglądał mój filming, a jak nie, to przypomnę, że to nie grande. Górne liście miała takie białe e, i opadające i troszkę widać e, tych liści jeszcze troszkę poniżej wierzchołków. Ale jak zacząłem podawać mikro i żelazo, to od razu odbiły. Najprawdopodobniej właśnie były niedobory któregoś właśnie z mikro. Ale jak widzicie, rośnie już ładnie. Tam się już ładnie rozkrzewia z tyłu, więc są dobre myśli. E, Ludwig SP Mini Red, jak widzicie, przepięknie się wybarwia, też była yy, przycinana. Ona była przycinana 3 dni temu. Może mi z akwarium wyłaziła, część dałem tam znajomemu, część wsadziłem tam yy, do podłoża z tyłu, następnie mamy rotale green, też bardzo ładnie rośnie, yy, tam z tyłu o, była przycięta tydzień temu, tydzień temu była przycięta rotala hra. Popatrzcie, jak się już. No, znowu, z tej strony. O, popatrzcie, jak się tam rozrasta, już to znaczy odrasta, i łapie już od razu takie fajne pomarańczowe kolory. Myślę, że e, przy tym niskim azocie w akwarium, przy 5 ppm, albo nawet niżej, myślę, że zacznie się wybarwiać na ten taki ładny, krwisty kolor którego oczekuję, ale to zobaczymy za jakiś czas. <laughs> Dalej tutaj mamy Rotale Macrande typ 4. Też była przycinana. Tam z tyłu troszkę jak widzicie są liście takie dziwne. W sumie jak posadziłem to już takie były, ale myślę, że po przycięciu odbije już będą Nowe liście takie ładne tutaj czerwone jak widzicie tutaj tutaj wierzchołki dwa z przodu. To właśnie była, to są właśnie wierzchołki przycięte z tamtych roślin z tyłu i myślę, że jak tam z tyłu też też odbije, to wyciągnę wyciągnę te stare łodygi z tymi brzydkimi liśćmi i po prostu posadzę już nowe, nowe ładne wierzchołki. Ludwiga White. No, Ludwiga White. Nie mam pojęcia, co o niej myśleć, ponieważ ona podobno wolno rośnie. Tylko nie wiem, co oznacza to wolno, bo u mnie ta jakby stała w miejscu. Jak widzicie, no, nie jest jakoś specjalnie zaglonięta i tak dalej. Ma ładne białe liście, ale też nie widzę, żeby rosła. Eee, co dalej? Tu mamy limnofilię swaroca, czy jak ona się tam zwie? Strasznie położy mi się po, po dnie, tak jak tutaj widzicie. No ale rośnie zdrowo. Też była przycinana parę dni temu. Yy. Dalej Rotala Walici. Bardzo ładnie rośnie. Dobrze się wybarwia. Myślę, że jeszcze dwa tygodnie trzeba będzie przyciąć. Także będzie do oddania, jeżeli ktoś by chciał z was tą rośliną dostać. Oczywiście w pakiecie z innymi roślinami, ale to się odezwę w tej sprawie za jakieś dwa tygodnie. No i na koniec Neasea Gold. Jak widzicie, Zdrowo rośnie tam przy samym dnie, tam może jest parę listków, nie ten teges, ale jak tutaj widzicie, liście są zdrowe, aczkolwiek troszkę dziwnie liście, bo mm, ta góra tak jakby mi się za bardzo nie rozkładała, tylko idzie strasznie w górę, nie wiem czym to jest podowane yy, A, jeszcze mam tam na koniec, przyciąłem sobie niedawno toninę fluvatilis, yy, już widzę, że odbija, więc... Też z nią jest dobrze. No, to jak widzicie, akwarium akwarium wygląda nieźle. Eee, no i zobaczymy, jak będzie z tym nawozem. Eee, mam nadzieję, że wypali. Eee, z potasem e, staram się zjechać, bo tu utrzymywałem między 18 a 20, ale to chyba za dużo. Więc staram się powoli zjeżdżać, tak do 15 ppm i zobaczyć, co będzie. Co będzie. Eee, na dzień dzisiejszy powinienem mieć po podmianie około 17. I co zmieniłem? Zmieniłem troszkę dawkowanie mineralizatora, ponieważ stwierdziłem, że spróbuję prowadzić na akwarium tam, tak jak Przemek P, który tam zachwala stosunek magnezu do wapnia 1 do 3. I stwierdziłem, że też to spróbuję u siebie zrobić, a mianowicie w ten sposób, że mineralizuje wodę RO do podmian na GH6, co mi daje 31 wapnia i 8 ppmów znaczy 780, no tam niecałe 8 ppmów magnezu i do tego dodaję właśnie y, 2 ppm -y magnezu, co mi daje w sumie 10 ppmów no i wtedy mi wychodzi stosunek właśnie 1 do 3 zobaczymy jak będzie, jak będzie a myślę, że tu nie powinno zepsuć akwarium. Swego czasu mój pierwszy mineralizator, nie, drugi. Mój drugi min mineralizator to był właśnie mineralizator Wimi, który, który używałem 4 lata temu, i, po, i tam jest stosunek chyba 1 do 2,5. I powiem Wam, elegancko mi się prowadziło to akwarium na takim właśnie stosunku magnes-wapni. Więc myślę, że tu 1 do 3. Też się może sprawdzić. Zobaczymy, jak rośliny zagór, zare, zareagują. E, jedynie co mnie wkurza, to tamten wlot. E, niestety czyszczenie go od wewnątrz. E, no, nie da się go czyścić, bo on jest tak zakręcony tam, że ta szczoteczka, którą mam, nie wchodzi do środka, więc to tylko w grę wchodzi. E, Zamoczenie go w jakimś yy, wybielaczu. No ale cóż, yy, to akurat chyba nie jest aż taki duży problem. Yy, no i co? To chyba tyle, niech pomyślę, co jeszcze. A, zapraszam dzisiaj z piątek, to zapraszam na najlepsze live. Najlepsze livey akwarystyczne na YouTube, czyli do PrzemKP do około godziny 20. Można się bardzo dużo dowiedzieć na temat akwarystyki. Jeżeli macie problemy, też to. Przemek zawsze tam chętnie podpowiada, co należy zrobić. No i też jest super atmosfera. Można pogadać dosłownie o wszystkim, nie tylko o akwarystyce, choć omijamy temat polityki, bo jak wiadomo, ile ludzi tyle opinii, a po co się kłócić na takie rzeczy na, na live'ie akwarystycznym. No, w każdym razie, jak widzicie, akwarium tak wygląda. Tak myślę, że co dwa tygodnie będę robił aktualizację. A w następnym filmiku. W następnym filmiku prawdopodobnie pokażę Wam moje dwa akwaria LT na podłożu jałowym. Pokażę wam jak się to prowadzi, jak to wszystko wygląda. A wygląda wydaje mi się nieźle. No, to tyle. Dzięki do zobaczenia.